Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Komitetu Wyborczego, tym razem już lepszy Koszalin. W dzisiejszej konferencji udział wezmą Grzegorz Podławiak, Obywatele dla Regionu, Jacek Wezgraj, członek zarządu Stowarzyszenia Lepszy Koszalin i moja osoba, prezes Stowarzyszenia Lepszy Koszalin. Szanowni Państwo, jednym z zadań gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i takim tematem jest komunikacja miejska. Komunikacja miejska jest krwioobiegiem dla każdego miasta w Polsce i nie tylko, na świecie, można tak powiedzieć, tam gdzie występuje. Ta nasza koszalińska jest trochę przestarzała, nie spełnia do końca potrzeb, które mają mieszkańcy i jest, jak to się mówi, oddalona i zamknięta tylko w Koszalinie na ościenne gminy, tak jak to było 20 lat temu. Od tego MZK odeszło. Nie jest otwarte na zmiany. Jedyna zmiana, która nastąpiła, to, że zostało rozgraniczenie operatora od organizatora, ale to jest też nie do końca, bo to wszystko we własnym kotle się kręci. Dlatego dzisiaj chcemy przedstawić nasz pomysł na nową komunikację miejską, nowe sieci przystanków oraz na otwarcie dla ościennych gmin po to, aby wszyscy mogli korzystać z tej komunikacji miejskiej. Poproszę o głosy Jacka Wezgraja. Nowe linie autobusowe powinny odpowiadać na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Koszalina. Tak się aktualnie w Koszalinie nie dzieje. Według danych Urzędu Miejskiego w ciągu ostatnich 5 lat w Koszalinie przybyło aż 20 tysięcy samochodów. To znaczy, że dzisiaj jest ich 80 tysięcy i praktycznie każda osoba dorosła ma w Koszalinie samochód. To jest jeszcze jeden bardzo ważny wskaźnik, ponieważ ta liczba informuje, że komunikacja publiczna w Koszalinie nie spełnia swojego zadania, to znaczy nie odpowiada na potrzeby komunikacyjne miasta, tym samym miasto wymusza na swoich mieszkańcach, żeby to oni ponosili koszty transportu po mieście. Jest to podejście archaiczne, jest to podejście niesprawiedliwe i jest to podejście, które powoduje, że tracimy na tym wszyscy, ponieważ na takiej polityce, na polityce zaniechań, na polityce ignorowania potrzeb, na polityce zmian minimalnych, żeby nie powiedzieć, że kosmetycznych, tracimy wszyscy, ponieważ musimy więcej wydawać na remonty dróg, musimy się zmagać z brakiem miejsc do parkowania, musimy się zmagać z hałasem czy rosnącym zanieczyszczeniem. Nasz pomysł jest taki, żeby tą komunikację mieszkańcom przywrócić, żeby ją powiązać z okolicznymi gminami, żeby można było do Koszalina dojechać na jednym bilecie, żeby się można było na jedną taryfę poruszać. O szczegółach opowie za chwilę Grzegorz. Ja bym tylko chciał wspomnieć o jednym przypadku. Niedawno pojawił się komunikat, że linia numer 1 do Mielna zostaje zawieszona już 15 sierpnia, czyli w połowie sezonu. No, w naszej ocenie jest to przykład podejścia zupełnie absurdalnego, zupełnie oderwanego od potrzeb miasta i takiego, które wskazuje, że Koszalin się na ościenne gminy zamyka. Jeżeli chcemy mieć tutaj ludzi na uczelni, jeżeli chcemy, żeby byli tutaj ludzie, którzy będą pracować, którzy będą dojeżdżać do zakładów, to musimy być otwarci na ościenne gminy, musimy stwarzać warunki i musimy rozwijać komunikację publiczną. A teraz w szczegółach opowie Grzegorz Podłaga. Szanowni Państwo, w czerwcu robiliśmy debatę autobusem po Koszalinie, czyli jaka komunikacja miejska. Tam dyskutowaliśmy bardzo obszernie o problemach. Okazało się, że u nas problemem są przede wszystkim linie autobusowe, ich układ, który jest archaiczny, jak powiedział Jacek. Jest przestarzały. Linie autobusowe powinny być krótsze, dlatego że im krótsza jest linia, tym szybciej można dojechać do punktu docelowego i tym częstotliwość kursowania autobusu jest wyższa. Proszę Państwa, dzisiaj mamy linię numer 12, która kursuje z Dzierżęcina aż na Szczecińsko. Nie wiem, czy ktoś z Państwa całą trasę kiedykolwiek tej linii przejechał. To trwa ponad godzinę 20 minut. To jest najdłuższa linia autobusowa w mieście. My proponujemy coś zupełnie innego. Proponujemy system przesiadek, ale skoordynowanych. Z każdego osiedla autobus powinien zahaczać o centrum miasta. Niestety przy ratuszu nie możemy zrobić centrum przesiadkowego, nie ma tam miejsca. Naturalnym takim centrum przesiadkowym jest dworzec PKP, okolice dworców wyremontowane za grube pieniądze rok temu. Chcemy skierować tam linie dowozowe z osiedli, tak żeby mieszkańcy mogli się wygodnie przesiąść, żeby mieszkaniec nie musiał zastanawiać się, o której przyjedzie autobus, tylko wyszedł na przystanek, wsiadł do autobusu, na jednym bilecie się przesiadł. Teraz jest, proszę Państwa, tak, że przesiadki są w teorii. Tutaj też chodzi o skomunikowanie wewnątrz osiedli. Autobusy muszą wjeżdżać głębiej w osiedla.
Ja podam przykład z osiedla Rokosowo. Od lat walczymy o to, żeby obie części osiedla Rokosowo, czyli ta tutaj w okolicach ulicy Halera, Atrium, Kubusia Buchatka, była skomunikowana z pozostałym Rokosowem. Od lat słyszymy, nie da się, niemożliwe, trzeba by zmienić układ. No to zmieńmy ten układ komunikacyjny. Spowodujmy przesiadki. Proponujemy układ gwiazdy, jak już mówiłem, że linie zjeżdżają się do centrum przesiadkowego. Zostawiamy 2-3 linie okrężne, które będą okalać miasto, ale ich funkcja będzie inna. One będą miały za zadanie połączyć osiedla peryferyjne z tymi miejscami przesiadkowymi. Oczywiście, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wyglądają przesiadki dzisiaj. Jest tak, że w centrum miasta, na ulicy Zwycięstwa, stoimy sobie na przystanku, a ja jeżdżę codziennie komunikacją miejską. I odjeżdża 11 w kierunku Langego, za 3 minuty odjeżdża 14, a potem w kierunku Langego przez 20-30 minut nic nie jedzie. I to odstręcza pasażerów od korzystania z komunikacji miejskiej. Druga sprawa, bilety czasowe. Czy ktokolwiek z Państwa wie, że mamy w Koszalinie bilety godzinne? Mało osób. Nawet sami kierowcy czasami nie wiedzą. Trzeba poprawić system sprzedaży biletów. Trzeba też spowodować to, żeby docelowo ta komunikacja była darmowa, ale mówimy docelowo małymi krokami. Ale przede wszystkim trzeba spowodować to, żeby mieszkańcy chcieli z tej komunikacji korzystać, żeby ona była dla nich atrakcyjna. No i jeszcze mapa linii i system rozkładu jazdy. On musi być tak skoordynowany, żeby każdy spoglądając na rozkład wiedział, do jakiego punktu dojedzie i wiedział, gdzie może się przesiąść. Teraz poproszę znowu Mariusza, żeby powiedział o jeszcze jednym naszym programie. Szanowni Państwo, mamy XXI wiek i dobrze by było, żeby miasto Koszalin też weszło w ten XXI wiek. Dlatego wzorem innych dużych miast chcemy wprowadzenia koszalińskiej karty miejskiej, która by była taką portmonetką. Idziemy na zakupy, płacimy tą kartą, mamy z tego profity, mamy ulgi na korzystanie z aquaparku, hali sportowo-widowiskowej, z komunikacji miejskiej, bo opłacamy tak samo tym bilety. W połączeniu z dużą kartą rodziny, którą mamy, i kartą seniora, komponuje się to całościowo w system, który umożliwia mieszkańcom Koszalina skorzystania z tego, że są mieszkańcami, płacą tutaj podatki i tu mieszkają. Wachlarz jest dosyć duży usług, z których można by było korzystać przy tej karcie. Szczegóły wszystkie będą podane później, bo bym musiał tutaj wymieniać. Jeżeli chodzi o sieć transportową, to pokażę. Tak mniej więcej wygląda nasz pomysł na... Ale to każdy z Państwa dostanie sieć na nowe linie komunikacji miejskiej i nowy transport w Koszalinie, który umożliwia nam połączenie też z ościennymi gminami. To ile tych linii miało powstać? Znaczy nie, tutaj jest przebudowa, to jak patrzymy nawet na ten rysunek. Teraz linii by było 20... Tutaj liczba linii się tak drastycznie nie zmieni. One są zostawiane. Tylko dochodzi tak, Sianów, siódemka, która jeździła, jedynka wiadomo, która jeździła do Mielna i ona by po prostu też tam skomunikowałaby połączenie Mielna Unieścia jako miasta. Trójka, która jeździłaby w stronę Jekłonic. Dziewiątka Konikowo. I trzynastka, która jeździła w stronę Radomskiej, Radoszki, no bo z Woninem można by było tak to położyć. Ale to, nie wiem, na czyj koszt? No właśnie. Na czyj koszt? To jest tylko przeorganizowanie, to jest wszystko dalej to samo, co było. Tu proszę zwrócić na jedną uwagę. Miasto nie chce, bo miasto nie podchodzi poważnie do rozmów, bo trzeba dobrze usiąść i porozmawiać z osiedlnymi gminami. Jeżeli się proponuje pieniądze, stawki, które gminy nie są w stanie wyłożyć, bo to jest wrzucone wszystko tak, żeby miasto praktycznie na tym zarobiło, no to tak się nie robi. Tak? Jeżeli mamy trasę do Sianowa, to powinna być trasa podzielona na pół. Tak? Mamy granicę miasta i tak powinno być to płacone. Połowę płaci, czy tam... Część płaci gmina Sianów, część płaci gmina miasto Koszalin. Mamy teraz autobus, który jeździ. Płacą. Mamy na przykład Sianów chce płacić, bo na przykład po interwencjach, czy poprzez interpelacje radnych, poprzez naciski mieszkańców, którzy mają działki jak się jedzie na Skierzynkę, tam autobus jeździ. I o dziwo, w pierwszym miesiącu ponad 900 osób skorzystało z tego i gmina jest zadowolona, tak? Tylko że tam znowu ten podział pieniędzy, tak? Miasto ma 2-kilometrowy odcinek, liczmy 1 kilometr ma gmina Sianów, a pieniądze są ciut za wysokie, jak mi się wydaje, bo miasto tutaj specjalnie, jak to się mówi, nie chce tak współpracować z gminą Sianów.
po to, żeby ta linia funkcjonowała tak, jak funkcjonuje tutaj to w mieście. Ale szanowni Państwo, to jest projekt do dyskusji jeszcze. To jest projekt do dyskusji, w którym wychodzimy, który będzie dyskutowany. Nie mówimy, że to jest już docelowe. To jeszcze pewne modyfikacje będą robione. Jeżeli gminy będą chciały współpracować, to trzeba też wiedzieć na tym, że gminy są organizatorami transportu zbiorowego. I tutaj też z gminami będziemy to negocjować, bo no jeżeli będzie przeszkoda nie do przeskoczenia, no to oczywiście... Oczywiście, przecież nikogo nie będziemy zmuszać, tak? Ale nie wierzę w to, że Mielno się nie włączy. Ja nie mówię tutaj o pieniądzach wielkich, że mają pokryć cały przejazd linii numer 1 od granic Koszalina, od Morskiej do końca Unieścia, tak? Ale są to odcinki, za które gmina powinna zapłacić, bo to daje też, jak to się mówi, gwarancję na to, że ten autobus o odpowiedniej godzinie pojedzie. Ja powiem tak. Dużo rozmawiałem z mieszkańcami Mielna i mówią wyraźnie. To, co teraz prywatne firmy robią, to jest folwark. Oni sobie przyjeżdżają, o której chcą, odjeżdżają sobie, o której chcą. Tak wygląda to. W sezonie może trochę inaczej, bo wiadomo, to jest walka o klienta i tych przewoźników jest więcej, ale po sezonie to wygląda to tragicznie. Oni chcą też, rozmawiamy z tymi stowarzyszeniami, które też będą się startowały teraz w wyborach samorządowych w mieście Mielno, o to, aby właśnie przywrócić przejazd linii numer 1, żeby ona była całoroczna. I tu naprawdę nie ma wielkich nakładów pieniężnych, to trzeba tylko z gminą porozmawiać. To jak się rzuci stawkę zaporową, to kto na to pójdzie? Nikt, to taka jest prawda. Miasto na tym nie powinno zarabiać, bo ja tłumaczę, to jest podstawowe zadanie gminy za realizację potrzeb mieszkańców, tak? A tym jest właśnie ten transport miejski. I dlatego tu mówimy, jeżeli mówiliśmy też o darmowej komunikacji 4 lata temu, to też jest zadanie, za które powinna odpowiadać gmina. Znaczy, no niewielkie w sensie, ja mówię, policzenia, czy dzielimy tylko pół na pół, odcinek na przykład, nie wiem, 15-kilometrowy, czy patrzymy na granice, jak się mówi, administracyjne miasta danego i drugiego. Na takiej zasadzie. Tylko o to chodzi, nic poza tym.